Hej, cześć, siemano, witajcie moi drodzy, z tej strony po raz kolejny Stevie, a to jest kolejny odcinek przygód drużyny B. Jest ze mną oczywiście Co się cieszysz? Chodź teraz, bo tu jest ich pełno. W każdym razie, moi drodzy, witamy się z wami. Jest ze mną oczywiście Wolnar. Leona też gdzieś tam w tle słychać, tylko Leona tutaj nie będzie, ponieważ Leon, jak wiecie, w poprzednim odcinku ukradł nam, czekaj, bo mi jakiś zombiak niewidzialny bije, szkielet. Leon w poprzednim odcinku zabrał nam trofeum, które my musimy w tym odcinku odzyskać. Jak pamiętacie, wskoczył on tutaj do swojego portalu, który wybudował, wrócił do normalnego świata i my z Wolnarem teraz musimy po prostu iść i trofeum odbić. No daj mi dobrze zacząć, dobra. W takim razie, moi drodzy, lecimy. Wolnar już skoczy, co zabiłeś się? No dobra, w takim razie lecimy. Co się cieszysz? Dobra, uwaga, podejście numer 2. Stevie skacze. I uwaga. Kurde. Ale wleciałem. Co się cieszysz? O, trafił, Wolnar trafił. Dobra, moi drodzy, podejście numer 3. O, udało się. Jest. Tam się nie trzeba po prostu rozpędzać. Dobra. Ej. Czemu tak umarłem? Czemu? Przecież wskoczyłem i umarłem. Dobra, stary, jakoś w każdym razie dolecieliśmy i tutaj jest mój trup w ogóle, moja głowa. No moja głowa. Dobra, chodź, stary, idziemy szukać tego ziomka, bo nam kurde zabrał. Co to się dzieje? Coś tu się rzuca. Ej, widzę go. Co? O, stary, ej, stary, co ty robisz? Lewituje. A ty zobacz w ogóle ten. Dawaj nasze trofeum, patrz, zamknął nas. Tu na zawsze. Zamknął nas. Ej, stary, jakie pułapki w ogóle postawił, da się to przeskoczyć? Dobra, przeskoczyłem. A ty, Wolnar, wszystkie możliwe pułapki zaliczył. Lewituje, o. Dobra, stary, wychodzimy. Czekaj, zobacz, jakie tu w ogóle strzały powrzucał do tego. Ty, ucieka na smoku. Stary, wracaj tutaj. Ciekawe, dobra, lecimy. O, perłą go goni. Dobra, stary, musimy go złapać i za wszelką cenę odebrać mu nasze trofeum. Dobra, gdzieś tam na wzgórze poleciał. Dobra, lecimy, biegniemy w tamtą stronę, stary, za nim. Ty biegniesz. A nie! A ty gryfem chcesz? Ten gryf twój to jakoś nie lata chyba. O, patrz, lata. Ej, ale weź mnie. Czekaj, może dwie osoby mogą wlecieć. A nie mam tej laski. Jakbym miał, może bym ci mógł na głowę rzucić. Sorry. Jakiej laski? Tych jesteśmy gryfa ten. Tych strzemion? Czekaj, chodź do chaty, ja zobaczę, może mam w tym, w domku. A będę mógł na pewno? No. Dobra, mamy strzemiona i spróbujemy zrobić to w taki sposób. O, jesteśmy, dobra, leć. Jesteś? Jestem. Jesteś w miejscu. Jestem, no wlazłem na ciebie, lecę na tobie. Dobra, leć, nieważne, chyba nie spadnę. Dobra, moi drodzy, także lecimy do jaskini Leona. Szukaj tej jaskini, jak gdzieś w tą stronę poleciał, gdzieś tu na pewno jest. Widzę. Dobra, jesteśmy, coś cię cofa. Nie wiem, czy u ciebie też, ale u mnie trochę cofa. Mamy teleportation. Ja on coś kombinuje. Co kombinuje? A ty jesteś już... Dobra. Co, już nie lecimy tutaj? Z buta. Dobra, z buta. Lecimy z buta. Dobra, ale co ty... ze mnie. No nie no, idziemy, idź. Dobra, Wolnar, lecimy. Chodź tutaj ten, po cichutku. Weźmiemy go, bierzesz go na plecy i od razu lecimy z nim do chatki. Ja zbudowałem już dla niego więzienie. A czemu ja mam go brać na plecy? No bo ty masz strzemiona. No nie, a to są te na pewno? Tak. Dobra, ja go wezmę. Tylko, dobra, słychać go, gdzieś coś tu jest. O, jaki dobry smoczek. Stary, karmi smoka, dobra. Masz. Plan działania jakiś jest, czy nie? Kurde, jak ten smok krzyczy. Jakiś plan działania mamy, czy nie mamy? No jedzie. No mówię, bierzemy go na plecy i do chaty z nim. Dobra, nie no, trzeba go wystraszyć trochę. Siemaneczko, stary, czy ty czasem czegoś naszego nie masz? Siemano. Zaraz cię ogień ci zaraz zabije. Zaraz. Ale ty miałeś go wziąć na plecy, a nie, no odwrót.
Bierzesz go. Dobra, dobra stary, sorry, ale idziesz do więzienia, nie? Musimy cię porwać. Za to, co zrobiłeś, stary, poniesiesz... Skrzynka. Poniesiesz karę. Jaka skrzynka? Bierz skrzynkę i go zabieramy. Masz? Było w skrzynce? W skrzynce było? No, jakiś dobra. Dragon, coś dobra, tam. Dobra, co rzucasz tu? Nie rzucaj się. Siedź grzecznie na tych plecach. Dobra, moi drodzy. Dobra, idziemy. Ej, ale czemu mam jeszcze ciebie na plecach? Nie, to było tylko mówione, że bierzemy jego na plecy i z nim zabijamy do więzienia. Mama mówiła, że masz mnie nosić. To w takim razie was obu chyba do tego więzienia muszę wrzucić, panowie. Czy żałujesz tego, co zrobiłeś? Dlaczego w ogóle zabrałeś nam te trofeum? Ty patrz w ogóle jaki ten, jaką wiksę ma u mnie na plecach, nie? To jest hangbang. Dobra, czy żałujesz tego, co zrobiłeś? Powiedz ty mi. Nie. Nie żałujesz? O ty, to stary, za to jakbyś jeszcze powiedział, że żałujesz, to może bym cię nie zamknął. Teraz to dobrze, idziesz... Dobrze, żałuję. Nie, już za późno, teraz to się idziesz do więzienia. Nie wyjdziecie, gdzie jesteście? No ja do chaty, to w tym, nie wiesz, gdzie zbudowaliśmy więzienia? Nie, to ja sam dobra, zbudowałem. Dobra, dawaj tutaj, do chaty z nim. Dobra, stary, sorry, ale tak musiało być. Czekaj, bo twój tyłek mi zasłania cały ekran. Dobra, otwieraj drzwi, dawaj go. Dawaj, dobra, złaź mi z pleców, starczy. Złaź z pleców. Wypad. Gdzie możesz jest mój zejść? Smok? Złaź z pleców. Dobra. Idę stąd. Nie, dobra, dawaj go z powrotem na plecy. Mnie. Mam cię sam do tego więzienia wrzucić? Dobra, tylko... Tu go opuść. Nie. Dobra, dawaj go. Tylko uważaj, żebyś do lawy nie wpadł, bo tam stary, jak staniesz źle, to wpadniesz do lawy, także to jest... Musisz uważać. Musisz po tych kratkach sobie chodzić i to jest twoja kara. Troszkę tu posiedzisz, także sorry, musiało tak być. Za to, że zabrałeś nam nasze trofeum, to będziesz tutaj siedział... Nie wiem do kiedy. Do kiedy? Wolnar, chcesz też tam wlecieć? Czy możesz się uspokoić? Co? Skąd masz jedzenie dla... Ty właśnie, zapomnieliśmy, żeby itemy wszystkie oddał, jakie miał. Nie, ja zabrałem. Ej. Ze skrzynki. Bierz go z powrotem, ale on miał przy sobie, w swoim ekwipunku pewnie coś. Teraz już za późno. Dobra, to wszystko jest z obsydianowych ścian, także... Zostawcie moje pączki. Także on nic tutaj nie zrobi. O właśnie, masz swoje... Weź mu trochę żarcia tam rzuć, żeby zjadł. Bo wiesz, bo masz te swoje pączki, które mi dałeś w poprzednim odcinku. Nie chcę twoich pączków. Za to, co zrobiłeś. Za to, co zrobiłeś, nie chcemy twoich pączków. Dobra, stary, masz trofeum tego licza, tego króla? Mam. Dobra, to chodź, niech on sobie tu posiedzi. To mi śmieci wyrzucasz. Niech, czekaj, ja też mam jakieś... Masz te twoje strzały, które były w dispenserach. Dobra, weźmiemy sobie... Jaksy. Chodź, Wolnar. No, poczekaj. Co mu tam rzucasz? O, obraz mu zawiesił. Dobrze, niech ma, będzie miał... Bardziej, wiesz, bardziej wesoło. Możesz sobie na obrazy popatrzeć chociaż. Dobra, to tyle on sobie tu posiedź, a my za ten czas nasze trofeum, które mamy sobie gdzieś postawimy. No dobra, także moi drodzy, mamy trofeum Nagi i mamy trofeum Licza. Także mamy dwie te, tylko nie może się dowiedzieć, gdzie jest ta skrytka, bo znowu nam ukradnie. Chociaż jak on będzie siedział w tym więzieniu, to i tak nic nie zabierze. Dobra, to co, wracamy do niego. Ja mam jeszcze jeden pomysł na ten odcinek. Choć pójdziemy niedaleko, widziałem tu taką chatkę naszych widzów. Tam mają, widziałem dużo jedzenia, to może weźmiemy trochę żarcia. Bo mam jajo smoka i co z tym jajem smoka? Musisz się postawić, chodź ci pokażę tak na szybkości. Dobra, szybki poradnik dla Wornara, jak zrobić sobie smoka. Musisz mieć krzemień. No. Musisz mieć krzemień. Nether musisz mieć, to tam w tej jaskini co była. To musimy iść do tamtej jaskini i podpalasz to jajko po prostu. No to dawaj, raz, dwa. Bo jeszcze musimy iść do tamtego domku. Gdzie ty jesteś? Jest twój gryf. No ten gryf, powiem ci, tak, taki sobie jest. Na to postaw jajko teraz. Szybki poradnik dla Wolnara. Na to stawiasz jajko. Daj ja podpalę. Chcesz podpalić? Masz. I zobacz, ono się tak teraz trzęsie i teraz nie wiadomo ile trzeba czekać, żeby to nam się wykluło. To na następnym odcinku to wszystkim pokażemy. Możemy tak zrobić? Że zobaczysz. Pokażemy na następnym odcinku, moi drodzy, pokażemy Wolnara smoczka małego. Także tutaj w ogóle na sobie ma... Ten smok się ciebie wystraszy, bo masz na sobie zbroję ze smoka, stary. Dobra, pomyśl, że mama. Dobra, weźmiemy tutaj jakieś żarcie, może chłopaki mają, trochę im zabierzemy jedzonka. I pójdziemy Leonowi trochę żarcia damy, niech chłop ma, niech sobie zje. W ogóle jak tu mają fajnie w tej chatce, stary. Wolnar, chodź do jadalni. Tutaj, jaka kuchnia, ty, ciasteczka mają. Piekarniku zobacz. Jest chleb. Ciasteczka mają. Dobra, piekarniku wiesz co, u góry. Chleb.
U góry też jest chleb. Możemy szybko tosty zrobić. Jak chcesz, tylko nie wiem jak. Jakoś się pewnie wrzuca ten chleb do... O, stary, tosty robimy. Dawaj. Zobacz, robią się tosty nam. I nie łaź po meblach, stary. U siebie w domu też po meblach chodzisz? W tej dyni swojej, co tam masz? Chyba nie. W lodówce nic nie mają. Kuchenka gazowa. Powiem ci, że mają. Tutaj mają coś też w ogóle w tym. W świeże mleko mają, stary. Mleko. Zostawię im prezent. Mleko mu dajemy, czy nie? On chyba mleka nie pije. Mają rybę w zlewie. No spoko w sumie. Dobra, weźmiemy mu trochę ciasteczek. Weź mu, poczekamy, niech te tosty się zrobią i weźmiemy mu te tosty. Ja tutaj już dwa tosty mam, bo mi chłopaki dali, jak mnie zaprosili do domku. One już są gotowe, czy nie? Dobra, damy mu tak na ciepło, tylko że zanim my dobiegniemy, to one będą zimne. Damy mu te tosty i niech chłopak będzie zadowolony. Mam nadzieję, że nie myśli o żadnej ucieczce tam, kurczę. Dobra, mamy 4 tosty, wyskoczyły mi tościki. Tutaj chłopakom nie będziemy z jadalni nic owoców zabierać, on się raczej owocami nie naje i owoców raczej nie lubi, skoro pochłania wielkimi ilościami pączki. Patrz, kombinuję, chcę uciec. Co kombinuję? Uciec chcę. Trzęsę się jak jajko smoka. Czemu się tak trzęsiesz? To może brak cukru, co? Nie masz już pączków swoich? Patrz, a jak, patrz. Co ty za cobblestone tam postawiłeś? Zobacz, mówiłem zabrać mu itemy. No nie, stary. Co ty żeś zrobił? Ej, Leon, a jak smakują te pączki, jakbyś je tak w lawie zamoczył? Co ty na to? Spróbuj. Czekaj, ale... ty... takie... A nie, zabierałem, zabije mi się ten zombiak. Zabierało mu HP, myślałem, że ci HP nie schodziło, ale schodziło. Dobra, no to Leonku... o tak, walcz! Leonku, walcz. Trochę w ogóle te moje więzienie jest nieprzewidziane, no ale to już nieistotne. O, niech teraz walczy. Ojej, udało mi się. Ale na pewno żałujesz, czy tylko tak żałuję. Mówisz? Żałuję, zostawcie mnie z tymi zombiakami. Ja dobra, Wolnar, chodź na bok chwilę. Ty, stary, wypuszczamy go, czy nie? Nie. Mówisz, żeby go tam zostawić. Dobra, słyszałem. Jak widzicie... Nikt się ostatnio nie pytał, złodzieju. Bo jeszcze zaczął nas rzucać. O, teraz to na pewno nie wyjdziesz. Dobra, stary, masz tosty, ci zrobiłem na ciepło. Słońca w ogóle nie zobaczysz. Na ciepło ci zrobiłem. Dobra, niech sobie tam siedzi. Niech za to, co zrobiłeś, będziesz tam siedział. Dobra, moi drodzy. Jak widzieliście, złapaliśmy Leona na tym odcinku, siedzi sobie w więzieniu i dopóki nie poczuje skruchy, będzie tam siedział nadal. Mamy nadzieję, że odcinek wam się podobał, nie zapomnijcie koniecznie zostawić kciuka w górę, nie zapomnijcie wejść na naszego Discorda, także trzymajcie się, hej!